Katowice. Witam Państwa, to kolejny odcinek analogowej motoryzacji. Sławomir Herman. Jesteśmy z panem Bronisławem Henrykiem Kellerem przy... To jest Dacia czy Renault? Akurat to jest Renault 12 w modelu, o wzbogaconej wersji, model Renault 12 TS. Ma trochę większą moc niż Renault 12 czy Dacia jako pierwowzór. To był dla tych samochodów, które były zresztą do Polski sprowadzane. Ten model jest z 1974 roku. Został sprowadzony z Niemiec w stanie oryginalnym. Nie był lakierowany, jest tak jak jest. Nie był, mechanicznie też nie trzeba było robić przy nim, no i służy nam, on jeździ. Na ówczesne czasy to poważna limuzyna. Tak, w latach 70. były do Polski sprowadzane Dacie, Renault 12 nie było. I te Dacie też zmotoryzowały częściowo Polskę. Jaki silnik tu napędza ten samochód? 2300 silnik, moc 70 koni mechanicznych, dwugardzielowy gaźnik ma. Jest trochę mocniejszy, tak jak mówiłem, w porównaniu do Daci czy dwunastek zwykłych. Możemy zajrzeć do komory silnika? Nie ma problemu, otworzę. I w ten sposób to widać. Wygląda. Napęd na koła przednie, dosyć dobrze się jeździło, wysoki komfort tutaj był. Ale to dosyć prosty silnik. Tak, czterocylindrowy, tuleje są mokre, wymieniane. Prosty silnik, prosty, to znaczy prosty. No wszystko trzeba było dobrze naprawić. No, z pewnością. Ja tak zaglądam do wnętrza tego samochodu. To bardzo eleganckie wnętrze, trzeba przyznać. Lotnicze fotele, takie półkubełkowe. Tak, tak. To się zgadza. No, one, ten model akurat tak miał. No tak miał, tak dobrze powiedziane, tak miał. Ale to miał, to była zaleta tego samochodu. No i akurat taki zdobyłem, bo taki chciałem mieć. Trzeba przyznać, że jak na tamte czasy, to jak zwykle u Francuzów, linia tego samochodu dosyć mimo wszystko niezwykła. No, na pewno opływowy był, to widać. No i to, co mówili o francuskich autach, miękki. Ale ja mówię, miękki jak miękki. Miał wysoki komfort dzięki temu. Czy nasze drogi były takie dobre, równe, gładkie, jak to na zachodzie? Bardziej dziurawe. Bardziej dziurawe, dlatego ten miękki samochód lepiej przechodził przez te... To pokażmy to wnętrze. Zobaczmy do środka, jak to wygląda. Proszę bardzo. No jakby niedotknięty czasem. Tak, więc muszę niekiedy przy autach, które kolekcjonuję, wykonywać tapicerkę foteli. Tutaj są oryginalne fotele z pokryciem oryginalnym. On ma 60 tysięcy przebiegu. Niewiele, dlatego nie trzeba było przy nim robić. Gdzieś tam swoje wystał, no, na zachodzie, w Niemczech swoje wystał i dlatego... Czterobiegowa skrzynia? Tak, czterobiegowa skrzynia biegów. No, samochody nie miały pięciobiegu w tamtych czasach, to lata 70. Mhm. No, często na przykład kupujący pytają się o wyposażenie. Co można powiedzieć o tym samochodzie? No, klimatyzacji nie ma, ABS-ów nie ma. Akurat ten ma jednoobwodowy układ hamulcowy, to trochę później, dopiero w 75 prowadzili dwuobwodowy układ hamulcowy, a to jest 74. No, nie wiem, ale wspomaganie, nie ma wspomagania układu kierowniczego. Trochę ciężko się kierownicą kręci. Napęd na przednią oś. Tak, napęd na przednią oś, ale to jest duża zaleta tego auta. Dobrze się jeździło, dobrze, bezpiecznie się jeździ do tej pory. Ja pamiętam, że jak weszły na nasz rynek i na nasze drogi wjechały Fiaty 125P, to niektórzy mieli z tyłu naklejkę, uwaga, hamulce tarczowe. No, hamulce tarczowe ze wspomaganiem. Tu są tarczowe hamulce z przodu. Skuteczność jest może troszkę większa przy tarczowych hamulcach. Z tyłu są bębny w tym samochodzie, bo tak konstruowali. Fiaty polskie rzeczywiście miały podwójne z przodu i z tyłu hamulce tarczowe. No tak, no, żeby uważać i nie wjechać w tył tego samochodu. Co było tutaj dobre w tym samochodzie. Właśnie. Zresztą bagażnik jest bardzo pojemny, duży. To zajrzyjmy. Możemy tutaj podejść. No faktycznie. No, muszę coś tutaj
zrobić. O, już jest. Pięknie wygląda. Duży bagażnik. No jak to się mówi, autorodzinne. Tak, autorodzinne, nie ulega wątpliwości. Pięcioosobowy tutaj jest akurat, rejestrowany na 5 osób. No i służy. A kolejny model samochodu z kolekcji pana Bronisława Henryka Kellera w kolejnym odcinku analogowej motoryzacji. Radio Katowice.